ostatnich miesiącach o Giddym nie mówi się niestety w kontekście jego muzycznych i biznesowych sukcesów. Raper został oskarżony o szereg przestępstw na tle seksualnym, przemoc, a nawet handel ludźmi. W poniedziałek agencji FBI zorganizowali nalot na posiadłości artysty w Los Angeles i w Miami. W akcję zaangażowano m.in. Helicoptery Iwazio Panzer Zone. Dziś Departament Bezpieczeństwa z Nowego Jorku przeprowadził działania w ramach toczącego się dochodzenia. Z pomocą Departamentu Bezpieczeństwa z Los Angeles i Departamentu Bezpieczeństwa z Miami i lokalnych partnerów zajmujących się egzekwowaniem prawa. Dalsze informacje przekażemy, gdy tylko będą dostępne, komentuje sytuację Departament Bezpieczeństwa Krajowego Stanów Zjednoczonych. Funkcjonariusze nie zastali Bidbiego w domu. Schwytano go natomiast na lotnisku. Gigant rapowej sceny był już w prywatnym odrzutowcu i według informacji agentów federalnych próbował uciec z kraju. Producent nagrań radni Lil Rod Jones złożył pozew przeciwko Bidbiemu na $30 milionów, oskarżając go o napaść na tle seksualnym i zmuszanie do współżycia z prostytutkami. W pozwie stwierdził, że znajomość z księciem Harrym i innymi gwiazdami dawała raperowi i jego współpracownikom wiarygodność. Na imprezach Bidbiego, na których dochodziło do handlu ludźmi, zjawiali się znani sportowcy, politycy, artyści i międzynarodowi dygnitarze. W 2007 roku William i Harry pozowali do zdjęć wraz z Kanye Westem i Biddym po ich występie na koncercie dla Diany. Cała czwórka przywitała się serdecznie, a Harry położył rękę na ramieniu Bidbiego. W 2012 roku Diddy w jednym z wywiadów tak mówił o przedstawicielu brytyjskiej rodziny. Jak wynika z dokumentów sądowych, radni Lil Rod Jones w okresie od września 2022 roku do listopada 2023 roku był w bliskich relacjach z raperem, mieszkał z nim i podróżował. Jego prawnicy informują, że znalazł się on pod wpływem narkotyków i pewnego razu miał obudzić się nagi, z zawrotami głowy i zdezorientowany. Leżał w łóżku z dwiema prostytutkami i panem Combsem. To nie pierwszy pozew przeciwko Seanowi Giddyemu Combsowi. W listopadzie 2023 roku podobny złożyła jego była dziewczyna. Do rozprawy między raperem i Cassandrą Cassie Venturą nie doszło, choć kobieta utrzymywała, że gwiazdor latami molestował ją seksualnie, a w 2018 roku dopuścił się na niej gwałtu. Sprawa szybko zakończyła się porozumieniem. Diddy wypłacił jej 8-cyfrową kwotę za milczenie. Jeżeli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał.